pie con pie, mano con mano, como se le habla a un hermano. Si me quieres, aquí estoy, ¿qué más te puedo ofrecer? Si no continuar tu ejemplo, comandante, compañero, si va tu revolución. Czy mogłaby pani opowiedzieć, w jaki sposób pani syn zginął? Moje dziecko zdawało poprzedniego dnia maturę pisemną. Było w klasie humanistycznej. Było bardzo pogodne, jasne. Miało swoje życie, samo się wychowało. Dlatego, że nikt nikogo nie może wychować. Bardzośmy się kochali. I po prostu, kiedy wracałam z klasztoru świętego Marcina, gdzie byliśmy w pogotowiu 3 maja, bo po mszy mogły być niepokoje. We wszystkich klasztorach były i kościołach były punkty medyczne, jak zawsze, przeciw gazom, przeciw siłom interwencyjnym. Byłam też w tym klasztorze i kiedy przyszłam do domu, zastałam jednego z kolegów, który powiedział mi, że Grześ jest pobity w komisariacie na Starym Mieście, niedaleko katedry. I w tym czasie wspaniali chłopcy, sanitariusze z pogotowia stali gotowi. Powiedzieli, że go, pomogą mi go przenieść, bo on nie miał po prostu władz, on nie miał siły, że mi go zawiozą do domu i zaniosą na noszach. Tak się stało. I Grześ przebył tutaj ze mną noc. Pomagałam mu jak mogłam. Bardzo go bolało, bardzo był inny. Bardzo był piękny, taki łagodny, bolało go. Przepraszał mnie, że mnie fatyguje, że mu noszę mokry ręcznik na brzuszek. On wiedział, że mam te dwie ręce nieczynne, dlatego że od 3 maja on mi pomagał bardzo, bo ja tu zostałam uderzona, tutaj miałam ten gips. I on wiedział, że ja ani nie mogę prać, ani nic. Przeprosił mnie, że nie wyprał mi spódniczki na dzień następny. Dla mnie to jest po prostu wszystko zbiorowość chorych ludzi, którzy nic nie rozumieją, którzy nie czują. Chorych, bardzo głęboko chorych. Ja milicjantom może zbyt odważnie w nocy powiedziałam, kiedy tu byli, całą noc. Tam zeszła noc. Powiedziałam, że są narzędziami. Że nie mam do nich nienawiści ani żalu, bo nie można mieć żalu do narzędzi. Powiedziałam im, że Polska jest bardzo chora, żeby się odwrócili, jeżeli mają temperament, jeżeli chcą być milicjantami, bo nie mogą być bokserami, to niech się odwrócą od bandytów, niech się odwrócą od po prostu ludzi bestii. Usłyszałam bezsilność. Nie wiem, czy milicji, czy służby bezpieczeństwa. I kiedy mi powiedziano, że was, Sadowska, nie możemy ruszyć, ale syna wam załatwimy. To jest argo, to jest załatwić, to jest... To są oczywiście różne gradacje. Można załatwić kogoś lekko w pracy, gdzieś tam. Ale można zabić też. Tylko ja nie myślałam o tym. To było myślałam, że no skoro jest taki humanista, skoro potrafi im grać tu Wiktora Harę, jak przychodzą na rewizję. Po prostu, zwyczajnie.
że go wsadzą do wojska, wcielą do milicji, zamieszają w aferę kryminalną. Ja nie wiążę tego z zabiciem. Ja myślę, że może to później jakiemuś choremu człowiekowi przyszło do głowy. Oni nas znali, wiedzieli, że ani Grześ się nie boi, ani ja. To zawsze budzi bezsilność. Si quiere conocer a Martilla Fidel, si quiere conocer los caminos del Che, en un barquito se va al vaivén. Czasem z powodu odjazdu zostali oskarżeni o pobicie przedmiotu, który powodował w tym świętego.